Ja już też mam. Au! Co to za pomysły, żeby dzieci spały na strychu? Czuję się, jakbym była gdzieś na jakimś wyjeździe albo obozie. Hejka, ludziska! Dzisiaj dziadkom daliśmy strasznie popalić. Tak się zdenerwowali, że postanowili się nas pozbyć. No właśnie! Jeśli jesteście ciekawi, co wymyślili, żeby od nas odpocząć, dajcie łapki w górę. I oglądajcie dalej. O nie, co się dzieje? Co zrobiłeś z moim kominkiem? To są moi przyjaciele! No, Wikuś ma coraz więcej przyjaciół. Zaczyna już nawet brakować miejsca na kominku. No ale jak to wygląda, Andrzej? Zobacz. Tata bardzo przeżywa swój zwichnięty palec. Dajcie łapki w górę, ale słuchaj, ale ja muszę kończyć, bo zaraz mam ważne spotkanie online. No, to zaczynamy. A co tam się dzieje? Dzieci, co wy tu robicie? Saruś, co się dzieje? Saruś, miała się uczyć angielskiego, a nie robić dyskotekę w łazience. No właśnie, to jest moje zadanie. Mamy się nauczyć śpiewać jakąś angielską piosenkę. A możesz troszkę ciszej? Ja mam zaraz spotkanie online. Dobrze, babciu. Przyjdę później. Już dzwonią. Co ty tu zrobiłeś? Co robię? Chlebę! Ilona, chodź tu! Mam tyle pracy, co znowu? Co się dzieje? W kuchni, w salonie, wszędzie jest bałagan. Ojoj! Dzieci, co się stało? Śpiewałam na kanapie, no i trochę tańczyłam. Tyle razy prosiłam, żebyście nie skakali po kanapie. Sorki, babciu. Tęsknię już za tymi dniami ciszy i spokoju. No wiesz, z nimi jest wesoło, ale jeden dzień ciszy by się przydał. Musimy coś wymyślić. Wiem co. Dzieciaczki, chodźcie do salonu. A, idziemy. Co, babciu? Co powiecie na super challenge? Challenge? Jaki? 24 godziny na strychu. Pewnie nie dadzą rady. Co? Jasne, że damy radę. Aha. Chodź, Wiktor, rozpoczynamy nasz challenge. To teraz wreszcie mogę wracać do pracy. Juhu, nowy challenge! Hej, mamuś! Hej, tatuś! Hej, Kasia, mamale! Dzieciaczki, co wy tu robicie? Czemu jesteście na dole? Bo mamy challenge. Co? Jaki znowu challenge? Na strychu! I będziecie tu z nami cały dzień na strychu? Aha, i będziemy tu też spać! O nie! Nie! Pora przygotować bazę! To będzie długi dzień. I noc. Pamiętacie moją tajną bazę? Tutaj mam biurko, tutaj kuchnię, a tam łóżka. Dziś tu będziemy spać. Chcieliście, żebym zrobiła challenge na strychu? No to jest. Zobaczmy teraz, co robi mój sąsiad. Dzień dobry. Witajcie w mojej sali szabat. Muszę mieć naklejkę, bo mnie wyciuczono. Ja już też mam. Tak naprawdę tu jest tajna kryjówka Super Zings. Wiktor, ile ty ich tu poukładałeś? Tutaj jest całe Kambun City. Trzymasz tu wszystkie Super Zingsy? No czekaj, mam ich więcej. Super Zingsy, Super Zingsy. Idę do ciebie. Dzieciaczki, trochę ciszej, mama pracuje. Ale mam ją wojnę.
A dobra, pobawię się chwilę z wami. Zbudujemy Kaboom City i będzie wojna super zjeńco. Tak, tak, dobrzy kontra źli. Będę mieć dobrych, a ja będę miała złych. Ja wam pomogę rozdzielić waszą armię. Dobry, zły, Okej, mamy tutaj dwie armie, dobrych i złych. Zaczynamy od bitwy na blastery. Zrobimy start i metę. Dobra, dzieciaki, na 3-4 strzelamy, nie ma oszukiwania. Załadować działa. 3-4. Jest, wygrałem! Wygrałeś z twoim palcem. To moja tajna broń. Teraz strzelamy anutkami. Połączmy nasze pojazdy. Ustawcie się na linii startu. Profesor K wylądował pod szafą. Pojechał najdalej. Wygrałam. Tak łatwo się nie poddam. To jeszcze wyścigi autkami. Dobra, dam ci jeszcze jedną szansę. Startu, gotowy start. Wygrałem. O, to każdy ma po jednym punkcie. To teraz bitwa ostateczna. Mega wojna. Zaczynamy. 3-4, start. To nie jest bitwa, to jest wojna! O nie, on zjada moje super zinksy! Kochani, błagam, troszkę ciszej, ja tu pracuję! Żonka, to jest wojna super zinksów! Widziałaś kiedyś cichą wojnę? Zaraz znajdę na nich sposób. Na stronie superzinks.com są bardzo fajne gry do pobrania, teatr cieni, gra pamięciowa i samoloty oraz wiele innych atrakcji. To im się spodoba. Aha. Kochani, a może zrobimy samoloty Super Zinksom? Samoloty Super Zinks? Skąd to masz? Co? Fajne! Na stronie superzinks.com jest dużo fajnych gier do pobrania, w które można się pobawić w domu. Zaczniemy od samolotów? Jasne! I od razu zrobiło się cicho. Pierwsza. A ja z tym moim palcem nie umiem. A tata, to nie tak. Miałeś wyciąć tak. Jeśli macie w domu kolorową drukarkę, efekt będzie lepszy. Dobra, Wikuś, teraz zginamy kartkę na pół i zginamy tak jak we wzorze. I na pół. Ja też jestem gotowy. Jest, wyciąłem. Robimy zawody! Tak! Okej, słuchajcie, będziemy rzucać samolotami do kosza. Kto pierwszy zdobędzie 5 punktów, ten wygrywa. Dobra, zaczynaj. Teraz ty. Ej, co to? Ciolki, dziadek. Teraz mistrzunio. Krótko się nie poddawać, próbujemy dalej. Ale rodzinka się wkręciła. Zaraz, z czego ja się cieszę? Teraz im pokażę. Au! Ups. Dobra, pobawię się z wami. Słuchajcie, to może teraz pobawimy się w superzinksowe zgadywanki? Brzmi ciekawie, o co chodzi? Bierzemy sobie 10 superzinksów, włożymy do woreczka i będziemy zgadywali, który nam się wylosował. Całkiem niezłe. Wybierzemy moje ulubione. Mamy tutaj szczoteczkę, piłeczkę, megafon, gwiazdkę, konsolę, telefon, gąbkę i monetę. Wrzuć wszystkie do woreczka. Wylosuj jeden. Czekaj, żeby nie było oszukiwania. Patrz, kto to może być? Megafon? Tak, brawo, super. Na pewno nie podglądałeś? No co ty? Teraz ja, teraz ja. No, zgaduj. Gwiazdkę? Tak! No co? Myślę, że to jest pad do gier. No tak, konsolę do gier to ty wszędzie rozpoznasz. Siebie. Teraz jest mój. Co proste. Pan piłeczka? Zaraz.
Tak, pan piłeczka. To znaczy, że każdy wygrał? W grze nie musi być przegranego. Dobra, czas na kolację, chodźcie. My zjemy tutaj, pamiętasz? Mamy challenge. My dzisiaj tutaj śpimy. Dobra, w takim razie ja jedę po kolację, Marzuś, a ty im przynieś śpiwory, okej? Okay? Czy to konieczne? Nie dadzą nam się wyspać. Gotowe! Mamy bazę super zingsów! Co to za pomysł, żeby dzieci spały na strychu z nami? Znowu się nie wyśpię! Au, mój palec! Hej, to mój śpiwór! Mam kolację. Wow, jak pięknie ułożyliście super zinksy. To nasze super zinksowe królestwo. Napiszcie mi w społeczności, czy wy też lubicie spać w jakichś nietypowych miejscach. Dobra, jakie mam wasze śpiworki. Wow, ale bajer. Możecie im zrobić teatrzyk. Ja już wcześniej o tym pomyślałam. Ta-dam! Zrobimy teatrzyk cieni? Świetny pomysł, mamuś! Czuję się, jakbym była gdzieś na jakimś wyjeździe albo obozie, ale fajnie! Jest tam gąsienicą! Ja też! Zobaczcie, powycinamy sobie super zinksy i będziemy robić przedstawienie. Które chcecie? Ja chcę. A, piękny Saruś. Fajnie. Nie mam tej krzywdy. Dajcie, co robicie? Kreska super duchu. I co, dzieciaczki, na pewno chcecie tutaj spać? Tak. Dzieciaczki, do zobaczenia rano. Tata, czemu nas straszysz? Nie mogę pozwolić, żebyście mnie obudzili rano. Dlatego możecie sobie do nocy poczytać te gazetki. Ło, ja chcę to! Tutaj jest złoty blaster. A tu jest naklejka, wiecie, tutaj tu jest, a tu jest jakaś niespodzianka, otwieram. Dobra, to słuchajcie, wy sobie tu czytajcie, jak długo chcecie, tylko rano dajcie nam się wyspać, dobra? Kaboom City! Będziemy jutro tu się bawić. Aha! Chodź, poczytam ci gazetkę. Kaboom City zostało zniszczone przez nikczemnego Mr. Kinga. Ale fajnie się spało na stryjach. Mi się śnił kośtek. Co? Dziwne. Chodź, obudzimy rodziców. Dzieciaczki, jak wam się spało na strychu? Było super, będę tu codziennie spała. Ja też. O nie, tylko nie to. Challenge dobiegł końca. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, 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 pa. Dajcie łapki w górę. Ekstra. Chyba przez ten palec nabawiłem się gorączki. Dobranoc, fikuś! Ja jestem dobry.